Tu jest delikatna żyłeczka, proszę wracać mi tutaj. O, to będzie amur na bank. Ta, to musi być amur. Torpeda. Papa, pięknie. Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj słuchajcie, znajduję się na nowym łowisku, na łowisku Wzory. O, właśnie zobaczyłem, jak karp się spławia. Jest to łowisko położone blisko Lublina, czyli jakieś 200 km ode mnie. Ale wiem, że dużo osób z was chciała, żebym odwiedził to łowisko. Dostawałem sporo maili na ten temat. A tak poza tym, jeżeli chcecie, żebym odwiedził jakieś łowisko, to mam w opisie podany mail od jakiegoś już czasu, gdzie możecie wysyłać swoje propozycje łowisk. I właśnie dzięki temu, że ktoś napisał mi o tym łowisku, przyjechałem, sprawdzę to łowisko. Będę używał dwóch wędeczek pod metod feedera. Jak widzicie, ja już jestem tak naprawdę rozstawiony. Moje piękne stanowisko prawie że gotowe. Ale zanim, słuchajcie, dokończę rozkładanie mojego stanowiska, to rozrobię sobie, słuchajcie, zanętę, pelecik, tak żeby one tam fajnie doszły. Jest po godzinie 5, prawie że 6, więc chciałbym tak o 6 zacząć już łowić. I taki jest mój plan na dzisiejszy dzień. Ile będę łowił, nie wiem. Ile wytrzymam tak naprawdę, bo spałem 4 godziny. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że uda się fajnie połowić. Łapię się za moje pudełeczka i rozrabiamy zanętę. Plan na dzisiaj jest, słuchajcie, banalnie prosty. Zanęta od Method Money Offish zielona. Pelecik 8 mm do procy, którym będę sobie nęcił. No, donęcał bardziej niż nęcił. I 2 mm pelecik w późniejszym etapie łowienia zmieszam sobie z zanętą. I to będzie moja taka główna mieszanka. Ta zanęta Offish zielona i pelecik. Ale na początku poleci sama zanęta. W misce rozrobię sobie, słuchajcie, zanętę. A do pojemniczka dam pelecik. Będzie mi tak o wiele wygodniej. Dam 1:1 zanęty i peleciku. No bo jednak mam zamiar tutaj dzień tak naprawdę spędzić. A, komary gryzą jak głupie. Ale no cóż, trzeba dać jakoś radę. Ta zanęta jest taka fajna, zielona. Nie wiem, czy ja ją już używałem, czy nie. Ale bardzo mnie zaciekawiła, jak ją zobaczyłem u siebie. Także dzisiaj będzie jej test. Dobra, myślę, że już będzie w miarę git. Opa. Pelecik zalewamy bardzo dużą ilością wody, bo zaraz to i tak odsączę. Teraz z 15-20 minut odczeka sobie ten pelecik i będę działał. No przed chwilą już przyjechałem, rozkładam się. To ciszę noczu, to i do kiedy? Cały dzień. Cały dzień, do 18. No. A ty w zwierdziku? Nie, pierwszy raz w ogóle jestem. No to proszę pana, to jest no-kill. Z tego się nie zabiera. A ja i tak sportowo, ja nie zabieram ryb, także dobrze. Na spokojnie. Kołyska, podbierak, wszystko jest, odkażacz też. Dobra. Super, dziękuję bardzo. I do której jest? Do 18, tak? No, 6:12 chodzi do 18. Dobra, superancko. Dobra, ogólnie tu już pozwolenie wykupione, także nie ma przebacz, trzeba łowić. Na początku przynętami, którymi będę łowił, będą na pewno przynęty od Method Money, Sub-Zero, ta różowa, Pinky Boy, która mi się często sprawdza, plus od My Line Match mam takie czekoladowe dziesiątki, też dumbbellsiki pomarańczowe. I na początku celuję właśnie w kolor różowy bądź pomarańczowy. Jak już mówiłem, dwie wędeczki, dwie przynęty. Odległość będę stosował niedaleką, ze względu, że tutaj blisko już się spławiają ryby. Specjalnie wybrałem ten zbiornik, ze względu na to, że jest no kill. Także powinno się tutaj trochę dziać. Spotkałem przed łowieniem tutaj pana, który się rozstawił kilka stanowisk obok przy wjeździe na łowisko. Powiedział mi właśnie, że to miejsce będzie najlepsze do łowienia, także przetestujemy. O, właśnie się ryba spłoszyła obok. Podobno wpadają tu fajne karpie, amury i karasie złote. Nic tylko łowić. Ja, słuchajcie, ogarniam sobie zestawy i zaczynamy zabawę. No i teraz powinna być klasa w łowieniu. Pięknie. Zaczynam, słuchajcie,
z Pinky Boyem. Zarzucam troszkę dalej niż drugą wędkę. Tutaj jest 40-gramowy koszyk, tam będzie 20. I na razie chcę zobaczyć, jak w ogóle będzie z braniami. Czy trzeba będzie nęcić jakoś mega dużo, czy nie. Także te pierwsze rzuty będą takie bardziej kontrolne. Plus parasol mi troszkę utrudnia to wszystko. No ale bez tego parasola to naprawdę mogłoby być ciężko. Będzie dzisiaj ponad 20 stopni. Opa, dobra, pierwsza wędka ready. Lecimy z drugą. Druga to będzie dumbbell z czekolada. Coś idzie, słuchajcie, zarzuciłem troszkę dalej i od razu branie. Coś tu jest. Nieduża jakaś ryba na pewno. Karaś, karaś. Opa. Jest i karaś. No branie w mgnieniu oka tak naprawdę. Jeszcze nawet nie zdążyłem kamery odpalić. Tak szybko wziął. Na czekoladową przynętę. Nie za duża ryba, ale zawsze coś na początek. Fajnie. Coś idzie. Wydaje mi się, że znowu nieduża ryba. Mam nadzieję tylko, że nie wpłynie mi w drugą żyłkę. Cóż to jest? Czy znowu karaś? Co jest grane? Jakieś karasiowe łowisko. Opa. Same karasie jak na razie. Ale ja się cieszę, bo przynajmniej cokolwiek się dzieje. Drugi taki sam w sumie. Karaś na czekoladę. Dziękuję panu. Proszę zmykać i zaprosić większe ryby. Najchętniej to jakieś karpie bądź amury. A wiem, że też są tu jesiotry, także je chętnie też przygarnę. Pa, pa. Te karasie mają strasznie dużo śluzu tutaj, jak leszcze normalnie. O, opuszczenie i siedzi. Jest. O, to może być coś większego nawet. Może być lekko większa ryba. I dość specyficznie idzie. Co to jest? Karaś znowu? Co jest grane? Ile tutaj karasi musi być? Jest bardzo delikatnie zapięty. Bardzo, ale to bardzo delikatnie. No panie, kurde, to już jest delikatnie wpięty. A więc mamy, słuchajcie, trzecią rybę jak na razie. Nie jest to gigant w porównaniu do tych, co ostatnio łowiłem na nockach, ale jak na razie największy, zwykły srebrzysty. Lepiej walczył niż te poprzednie. Jak na razie, słuchajcie, rybkę wypuszczam. Trzeba ją przed wypuszczeniem odkazić, bo już była na haku, widzę. I jak ją wypuścimy, to poluję na kolejne, mam nadzieję większe i mam nadzieję na jakiegoś karpia bądź amura. Lecę, wypuszczam bydlaka. Wo, wo, wo. Tutaj ma jakiś, to też jej odkażę. I pyszczek. Coś, słuchajcie, idzie. Przerzucałem sobie wędkę i obawiam się, że to jest karaś. Nie, chociaż. Albo leszcz? Leszcz? Kurde, co tu się dzieje? Leszcza mam. Zobacz to, krusie. Jest leszczyk. Kolejny gatunek, ale nadal nie ma tych gatunków, po które tu przyjechałem, czyli karpia albo amura. No to nie jest taki mikrus. Ale hak to na wylot przeszedł. Coś ty, kumplu, narobił. Jest, fajny. Nie najgorszy. O, tu widać się, że coś go dziobnęło. A, no to po... A. Nie, no najgorzej. I właśnie dlatego warto mieć kołowrotku wolny bieg. Zagapiłem się. Wędki już bym nie miał. Ale to coś fajnego. Chyba. Chociaż... Nie no, karaś. To ładny. A co dzisiaj z tymi karasiami jest? Dzień karasia. Pfu. A biorą jak szalone. Branie miał takie, że myślałem, że mi wędkę zabierze. Biął się dość specyficznie, bo nie zapysk. No taka trochę odskocznia od tych dużych. Lepszy na pewno niż te poprzednie. Lepiej walczył. Czego chcieć więcej? Ja, słuchajcie, go od razu odkażę i wypuszczam. Wszystkie te rany, co ma. Takie poboczne też tutaj na ogonie. Wszystko odkazimy. Lecimy z nim od razu do wody. Płyń piękny. Rośnij. Duży. Przerośnij te karpie. Pa, pa.
siedzi. Znowu na pinki boja. Zobaczymy, czy to znowu będzie karaś albo lecz. No, walczy typowo jak karaś. Przynajmniej na razie mi się tak wydaje. Tak, karaś to jest, tak myślałem. Hoppa. Chodź tu, panie karasiu. Ogólnie karasi to dawno nie łowiłem, także w sumie spoko. Nie narzekam. I one są takie śmieszne, tak zwane patelniaki, bo są szerokie strasznie. Znaczy nie szerokie, tylko wysokie jakieś. Może tak. Śmieszne bardzo. Śmieszna ryba. Wygląda trochę jak kształtem przypomina piranie. Normalnie takich nie ma. A tu jakieś takie śmieszne są. W ogóle patrzcie, jakie płetwy piękne. Płyń. Pa, pa. Coś idzie. Nie jest dużo ryba. Teraz zaczęła coś nie coś walczyć, ale idzie, to będzie karaś pewnie. Ło, jak wali. Co jest? Karaś. Ale ten waleczny. Przy brzegu zaczął fajnie walić. Kolejny, taki sam praktycznie. Całą przynętę miał w pysku, zażarł to. Ale no nie różni się za bardzo od tych wcześniejszych. Także pin. Ło, torpeda. Może jakiś inny gatunek jeszcze się uda dzisiaj złowić, kto wie. Jak na razie to odnalazłem przynętę topową, jeżeli chodzi o łowienie karasi. Pinky boy. Karpie fajnie na niego kiedyś mi brały, a teraz karasi. Łopa. Coś w końcu się ruszyło. Jest kolejna ryba. Idzie lepiej niż wszystkie poprzednie. Nie wiem, czy ona mi nie wchodzi w jakieś krzaki. Ta, w krzakach jest. To leszcz jest. Leszcza dał lepszą walkę niż karasie. No hit. Hop, 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 hop. Dziękuję bardzo panu. Powrót do starych czasów. Mówię leszcze i karasie. Ale ten to jest fajny leszczyk. Wypił się nawet. Patrzcie w ogóle, jaką ranę ma tutaj. No, po przejściach ryba na pewno. Ten leszcz jest spoko, bo walczył. Nie można powiedzieć, że nie, bo coś tam powalczył. O, papa. Ale dopuśćcie w końcu karpie jakieś, proszę was. Wo. Coś siedzi na ringersa i to walczy bardzo ładnie. To walczy fajnie. Coraz lepsze walki są dzisiaj. Zaczynaliśmy od takich, no średnich. Teraz te ryby coraz lepiej walczą. No nie jest to żadna duża ryba. Tylko waleczna po prostu. Chodź tu, chodź tu. Panie karasiu, wracaj. No wracaj. O, pięknie. Ale ten to był na haku już multum razy. Ale pysk ma porozwalany jak, nie wiem. Patrzcie, jaki pysk. Jest zdeformowany. Takie połączenie leszczo-karasio-karpia trochę. Ale tu nie ma co się śmieć z tego, trzeba mu odkazić to. No ale to już jest kawał karasia. Opa. Piękny. Pływa sobie powoli. Cześć. Wo. Dobra. To nie może być karaś. To nie może być już karaś. Proszę, żeby to był karp. Nie, no to nie będzie karp. O, chociaż? Chociaż? Żeby się tylko nie szczepiła ta ryba, bo to może być coś ładnego. Pokaż się, proszę cię. Jesiotr? Co tu się stało? Ty, to nie jest jesiotr. To jest amur? Tak, to będzie amur. To będzie amur. Po. No tu jest delikatna żyłeczka, proszę wracać mi tutaj. O, to będzie amur na bank. Tak, to musi być amur. To jest bardzo ładny amur. No nie będzie to takie jak na łowisku Koi Lake, ale jak na delikatny fiderek, to jest bardzo ładny amur. Ta ryba jest serio w miarę silna. Jest, słuchajcie, amurek. Pierwsza większa ryba tak naprawdę dzisiaj. Ale jest fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Mała torpeda pięknie walczył na kiju. Także dzisiaj już piękna walka zaliczona. No nie jest to amur taki jak na poprzednim odcinku, powyżej dychy, ale jak na metod fidera, coś pięknego. Coś pięknego. Kanał Fider się spisał. Piękny amurek, odkazimy go i zaraz wypuszczamy.
O, prawie wpadłem. Chodź tu, piękna torpedo. Ty moja. Jeszcze mi rościł rękę. Coś pięknego. No, tego się nie spodziewałem. Nie będę ukrywał. Zaskoczył mnie ten amurek, choć wiedziałem, że tu są amury i chciałem amura złowić. Czyli taki jeden z trzech moich celów zaliczony, bo chciałem karpia, amura, ewentualnie jeszcze jesiotra. Amura udało się złowić, także super. Na tej wędeczce kanal feeder chodził przepięknie. Zarzucam od nowa wędeczkę i poluję dalej na jakieś fajne ryby. Może jeszcze uda się do 18 coś złowić fajnego. Jest dobrze, może jeszcze coś fajnego wpadnie. Trzymajcie kciuki. Jest ryba. O kurde, nie wiem, czy na drugiej też nie ma. Czy to ta sama? Nie wiem. Ale może to być ta sama w sumie, bo ona strasznie pojechała. Mam nadzieję, że to dwie różne ryby. Szczerze mówiąc. Ale może być różnie. Ty, to dwie różne ryby. Tu jest moja. Tuż pod brzegiem już powinna gdzieś być. Co to jest? Karaś? Walczy jak karaś. Karaś. Dobra, szybko ją wyciągam. Do karpiowego ją wrzucę. Opa. O, ja tnę tą. Może tu jeszcze coś jest? Nie wiem. Nie, no jest coś. Coś jest. No, o jest, jest, jeszcze jak? Słuchajcie, druga ryba. Dobrze, że mam dwa podbieraki. To nie muszę się martwić, jak ją podbiorę. Opa. No takiej akcji jeszcze dzisiaj nie było. Była ryba po rybie, ale nie było dwóch ryb na raz. Mamy koło godziny 16, po 16, coś takiego. Jak na razie jest cisza, także korzystając z tej ciszy i braku brań jak na razie, muszę wam powiedzieć, że mimo, że przejechałem te 200 km, połowiłem całkiem fajnie. Myślę, że na metod feedera dwa fajne amurki, z czego jeden dał fajną walkę. Sporo karasi, sporo takich nawet ładnych już karasi. Słuchajcie, taka odskocznia od nocek i od wielkich ryb. Ogólnie nad tym stawem jest spoko. Tutaj jest właściciel, który patroluje teren, dosłownie. Tutaj naokoło. Już kilka razy mnie mijał. Jest śmieszny, miły, taki no naprawdę fajny. Pyta się, jak idzie, czy coś złowiłem i tak dalej. Zwraca uwagę na wszystko. Patrzy, czy faktycznie nikt nie zabiera tych ryb. Nawet miałem podbierak w wodzie i spytał się, czy przetrzymuje tam ryby. To mu wyciągnąłem i powiedziałem, że podbierałem te karasie, bo miałem wtedy dwa podbieraki w wodzie. Strasznie tutaj komary gryzą. Jestem naprawdę cały pogryziony. Już nigdy nie zapomnę psikacza na komary. Nigdy w życiu. Po dzisiejszym dniu mam dość komarów, naprawdę. No, ale ogólnie łowisko całkiem spoko. To z mniejszymi rybami jest naprawdę spore. Nie jest to jakiś mały stawik. Tego z większymi rybami nie oglądałem, ale nawet nie miałem zamiaru dzisiaj tam łowić. Ze względu na to, że przyjechałem dzisiaj tak luźno, rekreacyjnie, trochę się pobawić z mniejszymi rybami. A może ten staw z większymi kiedyś odwiedzę, kto wie. Może przyjadę tutaj na nockę jakąś. Oho. Oho, może to być kolejna fajna ryba. O, ale walczy dość mocno. O nie, idzie pod moją drugą żyłką. Oho, amur. Amur. Drugi. No tego się nie spodziewałem, że przewali drugi amur. I ten większy, ten chyba większy. Jak go wsadziłem w ten podbierak. Nie mam pytań. Jaka w ogóle szybka. O nie, nie. Mam go jeszcze, mam go. A co tu się dzieje? No to teraz się zaczyna zabawa, proszę państwa. Myślę, że teraz to dopiero będzie się działo. On nie walczy jakoś mega mocno. Może uda mi się go wyciągnąć i w ten podbierak wsadzić. Szybko. Jest. Ten jest chyba lepszy. No nie wiem, nie wiem. Nie no, lepszy. Spróbuję go zaprezentować, ale nie będzie to łatwe. Ryba totalnie nie chce się dać zaprezentować. A szkoda. Piękny amurek.
nieduży. Nie no, na metod fidera to bajka. Z taką rybą powalczyć. Chociaż ten walczył o wiele gorzej niż poprzedni, który był chyba mniejszy, tak mi się wydaje. Mimo wszystko i tak super ryba wyskoczyła mi spod bieraka raz. Ale no takie są amurki. Piękny, przepiękny amur na ringersa. Totalnie dzika ryba. Nie chce się dać zaprezentować, cały czas skacze. Ale dobra, lecimy z nią od razu do wody, nie będę jej męczył. Bo ona chce już. Bardzo chce już. Torpeda. Papa piękny. Dobra, słuchajcie, więc ja już się będę zwijał i powiem wam, że było spoko. Jak na takie luźne odwiedzenie nowego łowiska, zapoznanie się z nim, to nie ma tragedii. Tak szczerze mówiąc, dwie naprawdę ładne ryby wpadły, dwa amurki, co mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Plus sporo takich większych karasi, tam jeden chyba leszcz albo dwa. Coś się działo. To najważniejsze, trochę tych ryb powyciągałem, także całkiem spoko. Ja już się zwijam, bo jest, słuchajcie, po 17, a do 18 mam pobyt na tym łowisku. To ogólnie śmiesznie jest, bo można sobie wykupić na 6 godzin, na 12, na dobę, albo na więcej niż dobę. Mało w sumie spotykane, bo zazwyczaj jest wstęp za łowisko za dzień i za dobę. I nie ma tak, że na przykład 6 godzin, 12, tylko jest na przykład od świtu do zmroku, a tutaj jest 6 albo 12. Ale i tak, fajne łowisko w sumie, śmieszne. No jest tutaj jeszcze ten staw duży, z większymi rybami podobno, z tego co właściciel mówił. Także może przyjadę kiedyś odwiedzić, kto wie. Zobaczymy. Nie obiecuję, w każdym bądź razie. Wbijajcie jeszcze na mojego Instagrama, którego macie tutaj, a ja lecę składać sprzęt i do domu. Także trzymajcie się i do następnego.